Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, tak sobie pomyślałam, w związku z tym, że ja pracuję na co dzień w perfumerii i spotykam się z różnymi ludźmi i oczywiście sprzedaję też perfumy, więc tak pomyślałam sobie, żeby zrobić taki odcinek, bo zaobserwowałam takie zjawisko właśnie, czy zawsze wybieramy perfumy ze względu na nuty zapachowe albo nasze upodobania, czy jednak dajemy tu się ponieść wodzą fantazji i na przykład temu, co mówi sprzedawca. Także serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie do odcinka. Tak sobie pomyślałam właśnie o takim odcinku, w związku z tym, tak jak mówiłam wcześniej, ja pracuję w perfumerii, więc na co dzień sprzedaję nie tylko kosmetyki, ale właśnie też perfumy, czyli generalnie kosmetyki. I tak sobie pomyślałam, co wpływa na nasz wybór perfum. Robiąc teraz ostatni odcinek, też sobie tak pomyślałam, że ja rzeczywiście kieruję się swoimi ulubionymi nutami, te co lubię na przykład, tak jak pomyślałam, żeby zrobić tu odcinek o bzie, czy właśnie owocowych jakichś odmianach i cytrusowych. No i sobie tak pomyślałam, czy czasem jest tak z nami, że nie patrzymy jednak na te nuty, bo ja zauważyłam, że klienci nie bardzo patrzą na to, co opowiadam o nutach, które nuty są. Oczywiście lubią wiedzieć może takie mniej więcej bazowe, jak klasyfikujemy, a jednak ten zapach odczuwamy bardziej spontanicznie. Mamy takie refleksje na każdy dzień, czasem inne, bo każde perfumy dla mnie czasem są w ogóle inne i odbieram je inaczej, mimo że te nuty zapachowe są takie same, no ale tutaj kłaniamy się do pH skóry. I tak sobie pomyślałam właśnie, że to by był fajny temat na odcinek. Porozmawiać tu o tym, czym kierujemy się właśnie w wyborze perfum. Bo ja ze swojego doświadczenia zauważyłam, że tu na tym kanale perfumeryjnym, w ogóle na kanałach perfumeryjnych dużo się mówi o tym, z czego składają się perfumy, jakie nuty zapachowe są, do jakiej rodziny one należą, czy są owocowe, czy są kwiatowe, czy są właśnie bardziej drzewne, czy jakieś takie orientalne, prawda? Jakie są te składniki, czy są kremowe, czy są zimne, czy są ciepłe, czy nie wiem, bardziej uwodzące, odurzające. Ale czy tak naprawdę to ma znaczenie w wyborze perfum, tak jak idziemy do perfumerii? Ja wiem, nie wiem jak Wy, ale tutaj, gdzie ja pracuję, oczywiście ludzie kupują też perfumy online. Często jednak je zwracają, gdyż na przykład nie są to zbyt udane zakupy. Ale lubią właśnie wracać do tego zapachu, żeby poczuć się lepiej. No i oczywiście tak myślę, że to jest takie nasze drugie ubranie, które jest bardzo, bardzo ważne, żeby je mieć, bo chcemy czuć się, przecież otaczać się i czuć się świeżo, jakoś seksownie, właśnie jakoś zwrócić na siebie uwagę przez ten zapach. No i oczywiście no, być sobą, czyli eksplorujemy te zapachy, ale zauważam, że w zasadzie nie eksplorujemy tych zapachów przez te nuty zapachowe, tylko jak w danym momencie się czujemy. Dlatego też może ludzie otwierają się znowu na zapachy i kupują ich coraz więcej, ze względu na to, że każdego dnia też inaczej się czujemy i inaczej chcemy otworzyć ten dzień, gdzieś idziemy do kina, na spotkanie ze znajomymi czy na jakąś ważną kolację, więc generalnie kompletujemy sobie te zapachy. Ale zauważyłam właśnie, że, bo już tak chodzę dookoła, że nigdy nie kierujemy się tymi nutami, które są naprawdę podane w perfumach, które w zasadzie tworzą i kreują te perfumy. Doszłam do wniosku, że perfumy wybieramy bardzo spontanicznie, a więc idziemy z założeniem, że może coś wybierzemy dla siebie, a może nie. Jeśli nie jesteśmy w humorze, nie wybierzemy nic, bo oczywiście nic nam nie pasuje. I czasem jest tak, że mam swoje takie top 3 zapachy, które uwielbiam się otaczać, ale nie zawsze, nie wiem, wbijają się w ten dzień. Generalnie czasem szukam czegoś innego, więc to jest normalne. Czasem jest tak, że idziemy do perfumerii, chcemy zrobić zakupy, nastawiamy się na ten zapach, ale jednak odbieramy ten zapach inaczej i kupujemy coś innego. A czasem zdarza się tak i tu
mówię o własnym doświadczeniu, że zależy, która osoba sprzedaje. Bo jeżeli ta osoba na przykład nie ma zielonego pojęcia, co sprzedaje, nie umie jakby powiedzieć tej storytelling, czyli opowiedzieć o tych perfumach, albo tak jak ona nawet odbiera, albo tak jak ona projektuje ze zapachy, to osoba z tego zapachu nie kupi, albo kupi, bo dana osoba pięknie projektuje ten zapach. Spotkałam się wielokrotnie, nawet ostatnio chciałam przyjrzeć się jednemu zapachowi, podeszłam właśnie do kolegi, który generalnie pracuje na stanowisku perfumeryjnym i zajmuje się działem perfum. Niestety nie za dużo mi umiał powiedzieć o tym zapachu. Ja naprawdę byłam zielona, bo ten zapach w zasadzie jest takim szacowanym zapachem właśnie, który wyszedł, pokazał się w niektórych krajach. I zastanawiałam się, co on by mógł mi powiedzieć o tych perfumach. Niestety nie udało mi się powiedzieć nic prawie. Generalnie wygooglałam sobie, albo dowiedziałam się więcej od innej znajomej, czy nawet na kanałach perfumeryjnych, więc generalnie on był nieprzygotowany. Zdarza się tak, że osoba na przykład nie ma może takiego backgroundu, typowo, nie wiem, że się zna bardzo na tych perfumach, ale po prostu umie tak pięknie opowiedzieć o tych perfumach, tak przełożyć na własną projekcję, albo jak ona porównuje z innymi zapachami, że te perfumy są sprzedane w bardzo dużych ilościach. Czyż tak nie jest? Nie wiem, chciałabym znać też Wasze zdanie. To są takie moje opinia i mój czas, który spędzam w perfumerii i prowadząc nawet kanał właśnie kosmetyczny, że bardzo dużo zależy i wiem, że niektóre marki zwracają na to uwagę, na tą storytelling, czyli opowieści, jakieś refleksje, jakieś przekonanie o danych perfumach. No oczywiście social media też się bardzo liczą, a tak jak na przykład Zara, jest wielki boom na Zara, bo są a tańsze, b są to perfumy, które imitują znane perfumy, no i są, można powiedzieć, takimi za grosze, czyli tańszymi. No a kto nie kocha Zary? Teraz jeszcze tak przypomniało mi się, rozmawiając tu o projekcji w ogóle perfum, o tym, jak odbieramy te perfumy, czy jednak ważne są te nuty, czy jednak to, co kreuje świat, co kreuje dany sprzedawca, jak nam podaje te perfumy, jak opowiada, to przyszło mi teraz do głowy przecież ta sprawa w sądzie Johnny Depp. Słuchajcie, zauważyłam, że bardzo, bardzo wzrosła sprzedaż perfum Diora Sauvage. Czemu? No bo modelem jest Johnny Depp. Naprawdę widzicie, że bardzo dużo osób kreuje, znaczy wybiera perfumy wykreowane przez sprzedawcę, właśnie przez piękne podanie tego wszystkiego, piękne opakowanie, albo nawet przez takie social media, co się dzieje właśnie w świecie. To jest taki odcinek dzisiaj refleksyjny. Też można powiedzieć taki sondażowy, bo chciałabym znać, wiedzieć tu i znać Waszą opinię. Także będę wdzięczna, jeżeli napiszecie mi, jak wybieracie perfumy, co jest dla Was najważniejsze. I właśnie czy rola social media, czy ktoś kreuje te perfumy, czy na przykład ktoś to sprzedaje, ma większy wpływ na wybór perfum niż co siedzi naprawdę w perfumach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, tak jak tu wspomniałam, do subskrybowania, do szerowania, do oglądania moich starszych odcinków, no i do zobaczenia w następnej opowieści i życząc Wam miłego dnia. Pa, pa.